Wir hatten in Vers 3 gesehen, dass alle die Speisen zu sich nehmen mit Danksagung. A więc czytaliśmy w tym wierszu pod koniec trzeciego wiersza, że wszystkie te pokarmy możemy przyjmować z dziękczynieniem. Aber es wird gleichzeitig gesagt, die glauben. Ale również jest tutaj powiedziane równocześnie o wierze. Sie haben die göttliche Wahrheit erkannt über das Essen und über die Ehe. Oni sie haben die Wahrheit über die Ehe und über das Essen erkannt. Oni rozpoznali również Boga przez to, co on mówił odnośnie małżeństwa i odnośnie pokarmów. Das führt zu Dankbarkeit. I uznali. To też prowadzi ich do wdzięczności. Wir können ruhig freitags Fleisch essen. My możemy bardzo spokojnie, nawet w piątki, jeść mięso. Wir werden nicht heiliger. My nie będziemy albo jeść, albo nie jeść, nie będziemy przez to bardziej święci. Wir verunehren den Herrn dadurch nicht. My przez to nie będziemy zniesławiać Pana. Dann erfreut sich, wenn wir das mit Danksagung zu uns nehmen. My zawsze, Bóg zawsze się będzie cieszył, jeśli my będziemy spożywać coś z dziękczynieniem. Die Tiere danken ja nicht. By zwierzęta nie dziękują za jedzenie. Aber sie erkennen ja auch nicht die Wahrheit. Ale przecież zwierzęta nie potrafią rozpoznać prawdy. Aber du und ich, wir können die Bibel lesen. Ale ty i ja możemy czytać Biblię. Wir dürfen im Glauben die Wahrheit erkennen. Możemy przez wiarę rozpoznać prawdę, dass Gott es absolut gut mit uns meint. Że Bóg myśli tylko albo ma w zamiarze tylko z nami rzeczy dobre. On nam przecież tak wiele rzeczy dał do tego, abyśmy je mogli je używać. To jest coś, co jest cząstką ogrodu raju. I on nam dał bardzo bogate pożywienie. Eine Vielfalt, die seinesgleichen sucht. Bardzo wielką różnorodność rzeczy. Jetzt kommen wir zu Vers 4. Teraz przyjrzyjmy się wierszowi 4. Es sagt, jedes Geschöpf Gottes ist gut. Jest verwerflich. Jest napisane, bo wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre i nie należy niczego odrzucać. Es ist gewissermaßen eine Zusammenfassung der vorher äußerten Gedanken. Jest to swego rodzaju podsumowanie tych poprzednich myśli. Das Getreide oder die Früchte, die wir zu uns nehmen, oder das Fleisch, es ist ein Geschöpf Gottes. A więc to wszystko, co my jemy, czy zboże, czy mięso, czy owoce, to wszystko jest stworzone przez Boga. Es ist gut, weil Gott es gibt. To jest dobre, dlatego że Bóg nam to dał. Denn Gott ist gut, das was er tut, ist immer gut. A ponieważ Bóg jest dobry, to to, co on czyni, jest zawsze dobre. Und somit ist es auch nicht verwerflich. A więc tym samym jest to nic, co by należało odrzucać. Wenn es mit Danksagung genommen wird. Jeśli jest to brane z dziękczynieniem. Dank sagte der Herr nicht selbst, als er die Brote vor sich hatte. Der Herr Dank sagte, als er die Brote vor sich hatte. Tak samo Pan dziękował, kiedy miał przed sobą chleby. Und als er im Obersaal zusammen war mit den Jüngern. Kiedy on był w tej sali górnej razem z uczniami i kiedy postanowił pamiątkę swojej śmierci, bo przecież też on wtedy wiedział, że on sam jest tym, co obrazowo miał przed sobą wtedy. On jednak pomimo tego dziękował. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen, sagt Kolosser 1. Wszystko, w liście do Kolosan czytamy, zostało przez niego i dla niego stworzone. Und doch dankte er für die Speisen. A jednak zauważmy, on dziękuje za pokarm. Sollten wir nicht das uns als Muster nehmen, um eine tiefe Dankbarkeit auch zum Ausdruck zu bringen, wenn wir Speisen zu uns nehmen? Czy nie powinniśmy to tego wziąć jako przykład i również nie dziękować wtedy, kiedy bierzemy do ręki nasze jedzenie? Wie manches Mal sind wir in Gedanken.
Wie manches Mal sind wir in Gedanken. Jakie różne myśli niekiedy mamy na ten temat. Manchmal vergessen wir selbst das Beten, nicht? Niekiedy przecież sami zapominamy o modlitwie. Wir nehmen Nahrung zu uns und vergessen zu danken. Bierzemy pożywienie i zapominamy dziękować. Nein, wir wollen uns ermuntern, dankbar zu sein auch für die Nahrung. Ale dajmy się też zachęcić, aby móc dziękować za pożywienie. Wie ist Vers 5 zu verstehen? A jak możemy zrozumieć wiersz 5? Es wird geheiligt durch Gottes Wort. Są one poświęcone przez Słowo Boże. Das, was du zu dir nimmst, wird dem Zweck zugeführt, den Gott vorgesehen hat. To, co ty bierzesz, jest przez Boga już przewidziane, abyś ty z tego korzystał. Gott hat gesagt, die Speisen sind für euch. Bóg mówi, jedzenie jest dla ciebie, dla was. Und wenn ich diese ganzen Speisen zu mir nehme, jeśli ja biorę te wszystkie rzeczy, do jedzenia, dann wird dieser Zweck erfüllt, den Gott damit verbunden hat. To właśnie wypełniasz ten cel, który Bóg miał. Die Grundlage ist das Wort Gottes hier. Podstawą jest zawsze Słowo Boże. Es wird geheiligt durch Gottes Wort, denn Gottes Wort zeigt mir, dass der Zweck ist, den Gott beabsichtigt hat. A więc, ponieważ Słowo Boże mówi o tym, to wtedy, jeśli ja to czynię, jest to przez to Słowo poświęcone. Das heißt also nicht, dass wir jedes Mal bei einer Nahrungsaufnahme etwas aus dem Wort Gottes lesen müssen. To nie oznacza, że ja w momencie, kiedy biorę coś do jedzenia, muszę koniecznie czytać Słowo Boże. Das ist sicherlich eine gute Angewohnheit, wenn wir das haben. To oczywiście byłoby bardzo dobrym przyzwyczajeniem, gdybyśmy coś takiego robili. Aber das sagt diese Stelle hier nicht. Ale akurat to miejsce nam tego nie każe robić. Sondern sie sagt einfach, wenn du die Speise zu dir nimmst, dann ist es das, was Gott in seinem Wort so gesagt hat. To miejsce, jeszcze raz powtórzmy, mówi o tym, że jeżeli ty wypełniasz to, co Bóg w Słowie swoim mówi odnośnie tego pokarmu, to Słowo jakby poświęca ten pokarm. Und indem wir dafür danken, heiligen wir die Nahrung. I również, jeśli my dziękujemy za ten pokarm, to my go także poświęcamy. So dürfen wir Gemeinschaft haben mit göttlichen Personen, mit Gott dem Vater, mit Gott dem Sohn. A więc w ten prosty sposób możemy mieć społeczność z Bogiem Ojcem i z Bogiem Synem. Obwohl es nur um ganz einfache Nahrung, irdische Nahrung geht. Chociaż chodzi w tym momencie przecież o tak proste rzeczy jak pożywienie. Wir haben also in Vers 1 bis 3a die böse Lehre. A więc jeszcze raz powtórzmy, od pierwszego do trzeciego wiersza, pierwsza połowa, mamy wskazówki odnośnie tej złej nauki. Und von 3b bis 5 haben wir die Freiheit des Essens. A od wiersza 3b do 5 mamy pokazaną wolność, którą mamy w jedzeniu, jedząc coś. Der Glaube genießt das, was Gott uns schenkt. A więc wiara korzysta, cieszy się z tego, co Bóg nam daruje. Kommt zu Vers 6. Teraz przejdźmy do wiersza 6. Da wird Timotheus ermuntert, diesen Sachar, der im ersten Abschnitt vorgestellt worden ist, den Brüdern vorzustellen. Mówi o tym, żeby to wszystko, co zostało powiedziane, teraz masz braciom przekazać. Das ist sicherlich zunächst mal der Gedanke, dass es sich auf diesen Abschnitt bezieht. To, co dotyczy nicht nur, oder? Zunächst auf diesen Abschnitt. Przede wszystkim najpierw dotyczy to tego fragmentu, który żeśmy przeczytali. Aber in Kapitel 1 haben wir schon gesehen, dass das ganze Wort Gottes vorstellen soll. Ale przecież też i w pierwszym rozdziale czytaliśmy o tym, że on ma całe Słowo Boże przekazywać. Sicherlich ist es auch hier so zu sehen. A więc możemy również też i to tutaj widzieć. Er soll es den Brüdern vorstellen. Więc on miał to przekazać braciom. Diejenigen, die also ein neues Leben aus Gnaden geschenkt bekommen haben. Ci, którzy otrzymali nowe życie jako Boży dar. Stellst du das auch noch den Brüdern vor? Czy ty też przekazujesz pewne rzeczy braciom? Oder sagst du, dafür ist der Bruder X zuständig? A może mówisz, a to do tego to się nadaje brat X. Der Geist Gottes sagt, stelle dies den Brüdern vor. Ale Duch Boży mówi, ty to przedstawiaj braciom, nauczaj tego braci. Wir lesen einmal 5. Mose 6, Vers 6. Przeczytajmy może do tego 5. Księgę Mojżeszową.
szósty rozdział, szósty wiersz. Um zu die Wichtigkeit des Wortes Gottes noch einmal unter Beweis zu stellen, in Verbindung mit einer Gesetzgebung. 5. Mose? 6, Vers 6. 6, Vers 6. Szósty rozdział 5. Księgi Mojżeszowej, szósty wiersz. Niechaj słowa te, które ja ci dziś nakazuję, będą w twoim sercu. Liegen. Siódmy wiersz, będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Das ist die Haushaltung des Gesetzes hier. To jest przecież okres zakonu w tym miejscu. Und jeder Vater war verpflichtet, diese Gedanken des Wortes Gottes in Israel seinen Kindern vorzustellen. I każdy ojciec był do tego zobowiązany, aby właśnie w Izraelu opowiadał o tym swoim dzieciom. Am Sabbat? W Sabbat? Na zawsze, nie tylko w Sabbat. Immer wieder von dem Wort Gottes sprechen. On miał ciągle na nowo mówić o Słowie Bożym tym dzieciom. Und dieses Vorrecht, möchte ich sagen, haben wir auch. I ten przywilej, jeśli możemy tak powiedzieć, mamy i my także. Das geht hier ganz allgemein um die Verantwortung jedes Vaters. Tu w całkiem ogólnie mówiąc chodzi o odpowiedzialność każdego ojca, który ma dzieci. Wir sollten auch im Geschwisterkreis immer wieder über das Wort Gottes sprechen. Tak samo w kręgu wierzących powinniśmy mówić o Słowie Bożym. Sollten wir den geistigen Austausch pflegen. Powinniśmy tą duchową wymianę różnych myśli pielęgnować. Wenn wir über geistige Dinge sprechen, dann ist das zu unserem persönlichen Segen. Jeśli mówimy o duchowych sprawach, jest to dla naszego wspólnego błogosławieństwa. Die zwei, die nach Emmaus gingen, da gesellte sich der Herr hinzu. I Pan zawsze się do tego przyznaje. Und hinterher hatten sie brennende Herzen. I za tym, po tym, kiedy to czynimy, to wtedy nasze serca zaczynają płonąć. Vorher hatten sie von ihm gesprochen. Najpierw mówili o z nim, jeśli chodzi o tych uczniów z Łukasza. Sie hatten gewissermaßen das getan, was hier gesagt wird. Denkst du jetzt über Lukas 24? Ja, sie hatten über den Herrn gesprochen. Oni właśnie o Panu mówili najpierw. Das, was Timotheus auch machen sollte. I to tak samo też i Tymoteusz o tym miał mówić. Und wie sehr wurden sie gesegnet. I bardzo wielkie błogosławieństwo z tego wyniknęło. So werden auch wir immer wieder gesegnet. I również i my będziemy zawsze błogosławieni w tym przypadku, w takim przypadku. Jetzt geht der sechste Vers hochinteressant weiter. A teraz ten wiersz szósty w bardzo interesujący sposób nam coś pokazuje. Du wirst ein guter Diener sein. Będziesz będziesz dobrym sługą. Es ist nur einer gut, haben wir vorhin gesagt, Gott. Mówiliśmy przed chwilą, że jest tylko jeden, kto jest ten, który jest dobry, to jest Bóg. Paulus sagt, Timotheus, du kannst auch ein guter sein, ein guter Diener. I teraz mówi Paweł do Tymoteusza, Tymoteuszu, ty też możesz być dobrym, dobrym sługą. Barnabas war ein guter Mann. Ten Barnaba był również dobrym mężem. Die Gnade Gottes befähigt uns, gute Männer zu werden, gute Diener zu werden. Łaska Boża nas uzdalnia do tego, abyśmy byli dobrymi mężami, dobrymi sługami. Timotheus sollte sich als einer, der eine demütige Tätigkeit ausübt, zeigen. Tymoteusz miał pokazać też tu coś, co w sposób pokorny wypełniać tą służbę. Dienen steht ja im Gegensatz zu herrschen. Sługa jest czymś służenie jest czymś przeciwnym do panowania. Aber wem sollte Timotheus dienen? Ale komu miał Tymoteusz teraz służyć? Den Brüdern? Braciom? Nein. Nie. Er diente, wie heißt es hier? Christi Jesu. On miał służyć Chrystusowi Jezusowi. Dein und mein Dienst. Ist direkt auf den treuesten Diener, der gleichzeitig Herr ist, ausgerichtet. Twoja i moja służba jest służbą temu najwierniejszemu słudze. Deshalb ist der Christ unabhängig von der Ablehnung oder der Zustimmung der Menschen.
A więc dlatego ta służba nie jest związana z odrzuceniem czy z akceptacją ludzi. Er weiß, dass der verherrliche Christus ihn in den Dienst gestellt hat, der zugleich auch hier in Niedrigkeit den Dienst ausgeübt hat. A więc on mówi o tym, że równocześnie ktoś, kto służy, jest sługą tego uwielbionego Chrystusa, który kiedyś tu był w tej niskości i służył. Damit ist natürlich Paulus noch nicht zu Ende. Z tą myślą Paweł tutaj nie kończy. Sein Herz ist so erfüllt von dem Dienst für den Herrn. Jego serce jest tak wypełnione służbą dla Pana, dass er mit allen möglichen Zusätzen Timotheus immer weiter ermutigt für den Dienst. Że on chce wszelkimi sposobami zmotywować Tymoteusza do służby. Du bist auferzogen worden. Mówiąc mu, ty również jesteś wykarmionym. Wenn du das tust, was ich dir gesagt habe, indem du das Wort Gottes weiter sagst, jeśli ty będziesz to czynił, co ja powiedziałem, mianowicie będziesz dalej nauczał słowa, bist du eine Person, die eine Aufwärtsentwicklung gemacht hat. Będziesz osobą, która się rozwija. Die Eltern, der Vater ist verpflichtet, die Kinder aufzuerziehen, der Zucht und der Mahnung des Herrn. Epheser 6. Również ojciec jest zobowiązany, aby dzieci wychowywać na męża Bożego. Efezjan 6 rozdział. Die Auferziehung der Kinder hat eine Zielsetzung. I takie wychowanie dzieci jest, ma jeden cel. Dass sie selbstständig eines Tages auf Gott ausgerichtet ihren Weg gehen. Że oni samodzielnie kiedyś będą mogli iść tą drogą, pod drogą Bożą. Und das ist nur mit dem Gehorsam in Verbindung zu bringen. A zawsze to ma związek z posłuszeństwem Słowu Bożemu. Aber ein Diener würde dann auch zeigen, dass er so auferzogen ist. Ale również o tym słudze jest powiedziane to, że on sam był kiedyś karmiony. Ich spreche jetzt von Männern immer. Ist das richtig? I teraz tu jest mowa o mężach. Genauso geht es um die Frauen. Ale dokładnie to samo dotyczy kobiet. Haben wir nicht alle von unseren Müttern gelernt? Czy myśmy się nie nauczyli niczego od naszych mam? Die Grundwahrheiten der Heiligen Schrift haben wir von unseren Müttern gelernt. Przecież te podstawowe prawdy Słowa Bożego tośmy otrzymali od naszych mam. Zumindest viele von uns, die eine gläubige Mutter haben. Właściwie to wielu z nas miało wierzące mamy. Was ist das Mittel gewesen? Jaki środek należy teraz używać? Jakiego środka? Durch die Worte des Glaubens. Słowa wiary. Man kannte die Lehre des Wortes Gottes. Zna się, jeśli zna się naukę Słowa Bożego. Und man hatte diese Lehre im Glauben angenommen. I kiedy się tę naukę przyjęło we wierze. Eine innere Überzeugung war da. Też i towarzyszy temu głębokie wewnętrzne przekonanie. Und deshalb konnte diese Aufwärtsentwicklung vonstatten gehen. I dlatego też może następować ten rozwój duchowy. Die Grundlage ist die gute Lehre. Podstawą jest dobra nauka. Zu einem guten Diener gehört auch einfach eine gute Lehre. Dla dobrego sługę potrzebna jest dobra nauka. Und dann kann er sagen, der du genau gefolgt bist. I dalej jest powiedziane, że ty za którą poszedłeś. Vorher ging der Blick in die Zukunft. Najpierw miał on spojrzeć w przyszłość. Und jetzt im letzten Teil des Verses dreht er den Blick Richtung. A teraz pod koniec jest powiedziane, że ma odwrócić swój wzrok. Betrachtet die Entwicklung des Timotheus und sagt, du bist dir genau gefolgt. I rozważając rozwój Tymoteusza, jest o nim powiedziane, ty dokładnie to uczyniłeś. Welch ein schönes Zeugnis. Jakie piękne Paulus, Timotheus Ostern. Świadectwo wydaje Paweł o Tymoteuszu. Kann das der Heilige Geist auch von dir und mir sagen? Czy Duch Święty mógłby powiedzieć to samo o tobie i o mnie? Dass wir der guten Lehre genau gefolgt sind? Że myśmy tak samo byli dobrymi nauczycielami? Dieser Vers erinnert uns noch an 2 Timotheus 3, Vers 10. Przeczytajmy może drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 10 wiersz. Den Vers wollen wir uns ein bisschen ansehen. 2 Tymoteusz 2, Vers 10. 3. 3. 3. 3. 3.
drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, dziesiąty wiersz. Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. Drugi list, trzeci rozdział, dziesiąty wiersz. Timotheus hatte also Paulus viel begleiten dürfen. Tymoteusz, jak wiemy, bardzo wiele mógł przebywać razem z Pawłem. Hatte genau gehört, was gesagt hat und wie sich verhalten hat. On dokładnie słyszał, co Paweł mówił i tak się też mógł zachowywać. Und so erkennen alle auch, was wir sagen. I również też wielu przeżywa to, co się mówi. Und auch wie wir uns verhalten. I teraz pytanie, kiedy słyszymy słowo, to jak się stosunkowujemy do niego? Die Grundlage, die aber Paulus gesehen hat, war die Lehre, die verkündigte. A więc pierwszą rzeczą, tą podstawą była nauka, którą on zwiastował. Aber merkte auch, dass es deckungsgleich war mit seinem Verhalten. Ale widzimy również, że to wszystko pokrywało się z tym, co on czynił. Man kann sagen, das Innere und das Äußere stimmt überein. A więc możemy powiedzieć, że to, co wewnątrz, pokrywało się z tym, co zewnętrzne. Dieser Mann hatte auch einen Vorsatz. Ten mąż miał pewien przywilej. Im irdischen Leben muss ich mir auch Dinge vornehmen, um sie zu verwirklichen. Im irdischen Leben muss ich mir auch Dinge vornehmen, um sie zu verwirklichen. W tych rzeczach ziemskich są również takie rzeczy, które muszę urzeczywistniać. Genauso ist es im geistigen Leben. Dokładnie tak samo jest w tych rzeczach, z tymi rzeczami duchowymi. Paulus hatte Vorsätze. Paweł był tym, który miał przykład. Und so dürfen und sollen auch wir Vorsätze haben. Paweł był przykładem i my też możemy być przykładem. Paulus hatte aber auch Glauben. Paweł również miał wiarę. Die ehrliche Zukunft stand lebendig vor ihm. Ta chwalebna przyszłość stała przed nim. Und die Zusage, die Gott in seinem Wort gegeben hat für die Gegenwart, stand vor ihm. I te wypowiedzi, które Bóg mówił o przyszłości, one żywo stały zawsze przed nim. Deshalb hatte er ein völlig anderes Verhalten als die anderen. Tak, więc on mógł też i to samo przedstawiać innym. Dann sehen wir Tugenden, das war die Langmut. A więc później widzimy sposób życia, czy cechy, które, czy dążenie, które on miał. Dann sehen wir auch die Liebe als Motiv. I widzimy również miłość, która jest motywacją, która motywowała go. Und auch das Ausharren. I cierpliwość, wytrwałość. Das waren christliche Tugenden, die in dem Leben zum Ausdruck kamen. To były właśnie te chrześcijańskie cnoty, które wyrażały się w jego życiu. Das war so überzeugend. I to było tak przekonywujące, dass Timotheus es genauso übernommen hat. Że Tymoteusz to wszystko brał dla siebie. Was wünschst du dir denn? To też ty możesz sobie życzyć. Wünschen wir uns nicht alle, dass die nächste Generation das Glaubensgut im Herzen feststellt? Albo co my sobie życzymy? Czy my życzymy sobie, aby następna generacja też i zachowała to wszystko we wierze? Paulus hat es so vorgelebt, Timotheus war gefolgt. Paweł to wszystko przeżył, a Tymoteusz go naśladował. Paulus war auch frei, lobend die gute Entwicklung von Timotheus hier zu dokumentieren. Paweł właściwie tutaj chwali ten rozwój duchowy Tymoteusza i to można było udokumentować, potwierdzić, że tak jest. In Vers 7 zeigt er Gefahren auf. W siódmym wierszu czytamy ostrzeżenie przed niebezpieczeństwami. Es sind Fabeln, to są gadki pospolite, mowa. Also etwas, was Menschen erdacht haben. Baśnie, to co ludzie wymyślili. Das war einmal ungöttlich. Jedne były bezbożne. Also hatte nichts mit Gott zu tun, sondern war getrennt von Gott. Nie były to w ogóle rzeczy powiązane z Bogiem, a więc obce Bogu. Es waren vielleicht Dinge, die mehr den Verstand ansprachen. To może były rzeczy, które nawet skierowane były do rozumu ludzkiego. Dann eine nächste Eigenschaft, altweibisch. Następne rzeczy to są babskie baśnie. Vielleicht mehr ein Hinweis auf gefühlsbetonte Dinge. Może są to rzeczy związane z bardziej z uczuciami. Diese Dinge sollte er klar abweisen. Te rzeczy powinny być jasno odrzucane. Also am Wort Gottes spiegeln.
A więc spoglądnąć na to wszystko, spoglądać na to przez zwierciadło Słowa Bożego. Und wenn es sich nicht mit dem Wort Gottes deckt, abweisen. Jeśli się to nie zgadza ze Słowem Bożym, odrzucać. Dann soll aber nicht nur abweisen, sondern auch etwas Positives tun. Nie powinien Tymoteusz tylko czegoś odrzucać, ale coś też czynić pozytywnego. Übe dich zur Gottseligkeit. Miał się ćwiczyć w pobożności. Das ist wieder dieses Wort, erfüllt sei mit Gott. To właśnie znowu pojawia się to słowo, które mówi o tym, żeby być wypełnionym przez Boga. Das ist die höchste Lebenserfüllung, die wir haben können. To jest to najważniejsze spełnienie naszego życia, które możemy tu przeżywać. Also nicht die Askese, wie wir in den ersten Versen gesehen haben, ist der Schlüssel. To nie ma nic, asceza nie jest kluczem do tego właśnie, żeby w czymś takim trwać, być. Oder die göttlichen und altbibischen Fabeln. I również te pospolite mowy i babskie baśnie. Sondern wir sollen uns zu Gottseligkeit üben. Ale ćwiczenie się w pobożności. Was hat er vorher gesagt? Co on wcześniej powiedział? Der guten Lehre, der du genau gefolgt bist. Ten dobry nauczyciel, którego ty masz naśladować. Jetzt sagt er am Ende von Vers 7, üblich zur Gottseligkeit. I teraz mówi na końcu raz jeszcze siódmego rozdziału o tej pobożności. Wie gehört das zusammen? To jest powiązane z sobą. Wir sollen nie dahin kommen, selbstzufrieden zu sein. My nie możemy być tylko dobrymi nauczycielami i być zadowolonymi z samych siebie, dla siebie to zachować. Selbstgerecht zu sein. Albo uważać się za takich sprawiedliwych. Das Vollmaß erreichen wir praktisch nicht. Tej pełnej miary my praktycznie nigdy nie osiągniemy. Obwohl Timotheus so ein gutes Zeugnis hatte, sollte er sich weiter bemühen. Chociaż Tymoteusz był tak dobrym świadectwem, powinien jednak był jeszcze się bardziej wysilać. Und wenn Paulus das Timotheus sagte, sagte das sicherlich auch uns. I to, co Paweł mówi tu do Tymoteusza, również z pewnością chce powiedzieć nam. Vers 8 kommt er auf eine weitere Tätigkeit zu sprechen. W 8 wierszu czytamy o dalszej rzeczy, którą powinniśmy czynić. Das sind die leibliche Übungen. To są te cielesne ćwiczenia. Es ist wieder etwas anderes. To jest znowu coś innego. Das ist einfach die sportliche Betätigung. To może jest jakaś działalność czy aktywność sportowa. Hat also mit den Dingen vorher genannt nichts zu tun. Diese sportliche Betätigung hat mit den Dingen, die vorher genannt worden sind, nichts zu tun. Matthäus. Sportliche Übung. Fahren. Genau. Ja, aber hat mit dem, was er vorher erklärt hat, nichts zu tun. Te sportowe, ta sportowa aktywność oczywiście też nie ma nic wspólnego z tymi rzeczami, o których żeśmy do tej pory mówili. Auch heute sind manche beruflich so angespannt, dass sie nur vom Computer sitzen. Na przykład dzisiaj są niektórzy tak bardzo zawodowo zajęci i muszą siedzieć godzinami przy komputerze na przykład. Sehr einseitig betätigung haben. Mają bardzo jednostronną pracę. Może też i o tych byłoby dobrze powiedzieć, że dobrze, jeśli trochę pobiegają. Diese Stelle verbietet absolut nicht den Sport. To miejsce w ogóle nie zabrania nam uprawiać sportu czy być aktywnym. Soll das natürlich in einem vernünftigen, dem Herrn wohlgefälligen Rahmen machen. Ale to wszystko powinno być w odpowiednich ramach czynione. Die Schrift sagt sogar hier, das ist nützlich. Słowo Boże nam mówi, że każda rzecz jest pożyteczna, może być pożyteczna. Aber jetzt wird ein Gegensatz aufgebaut. Ale może być również coś takiego, że się to stanie jakimś rzeczą przeciwnie ekstremalną. Das eine ist zu wenigem nütze. Że jednym jest coś niewielka rzecz do pożyteczna. Das andere ist zu allen Dingen nütze. Ale innym wiele rzeczy są korzystne. Und das wird begründet. I to tutaj jest też wyjaśnione nam, czy wyjaśnione. Das andere ist die Gottseligkeit, das erfüllt sein mit Gott. Jedną rzeczą jest właśnie ta pobożność, czyli wypełnianie się Bogiem.
Das ist verbunden mit der Verheißung des Lebens. I to jest właśnie powiązane z obietnicami życia, obietnicą życia. Wenn du in Gottseligkeit einen Weg gehst, dann hat Gott Verheißungen diesbezüglich ausgesprochen. Jeśli ty chcesz być pobożny, to też Bóg i darował ci pewne obietnice. Und zwar Verheißungen im Hinblick auf das jetzige Leben. I również obietnice, które dotyczą doczesnego życia. Zum Beispiel? Na przykład? Hebräer 13, ich will dich nicht versäumen und dich nicht verlassen. Na przykład 13 wiersz listu do Hebrajczyków, nie porzucę cię ani cię nie zaniecham. Ich bin immer zur rechten Zeit bei dir. Ja będę, mówi Pan, zawsze we właściwym momencie przy tobie. Meine Hilfe kommt immer zur rechten Zeit. Moja pomoc zawsze przyjdzie we właściwym czasie. Ich selbst gehe mit dir durch die Umstände durch. Ja chcę wchodzić we wszystkie okoliczności życia, w których ty jesteś. Oder im Hinblick auf die Frauen? Czy to jeśli chodzi o kobiety? Dass er sie retten will in Kindesnöten. Na przykład, gdzie jest napisane, że Pan ratuje je podczas rodzenia dzieci. David wusste auch schon etwas von den zeitlichen Verheißungen. David już też cośkolwiek wiedział o tych sprawach. Stellvertretend für viele, Psalm 23, Vers 1. O tym, że Pan jest tym, który jest zastępcą, zastępuje go. Der Herr ist mein Hirte. Albo Pan jest moim pasterzem. Er wird nichts machen. Nic mi nie braknie. Warum wird David nichts machen? Dlaczego Dawidowi nic nie brakowało? Weil eine Beziehung zwischen Gott und David bestand, die unauflöslich war. Bo właśnie ten stosunek, który miał Dawid z Panem, był nierozerwalny. Gott selbst hatte sie geknüpft. Bóg sam ten związek jakby zawarł. Und deshalb war es unmöglich, dass David durch Mangel ging. A więc było niemożliwym, aby Dawid mógł być cierpieć braki. Wenn das bei David am alttestamentlichen Gläubigen schon so war. Jeśli coś takiego przeżywał Dawid, który był wierzącym Starego Testamentu, to o ile więcej możemy przeżywać to my. Verheißungen des jetzigen Lebens und des zukünftigen. A więc mamy obietnice dotyczące teraźniejszego życia i przyszłego życia. Welche Zusagen haben wir im Hinblick auf das zukünftige Leben? Jakie przyrzeczenia, obietnice mamy dotyczące, które dotyczą naszego przyszłego życia? Das Paulus sagt, ich habe Lust abzusteigen und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Paweł mówi, ja chcę to wszystko zostawić i być Chrystusem, bo to jest daleko lepiej. Oder 1. Korinther 2, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Albo to, co czytamy w liście do Koryntian, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to, co Bóg przygotował dla tych, którzy go miłują. Offenbarung 19, wie die Versammlung die Herrlichkeit Gottes hat. Albo kiedy czytamy objawienie 19 rozdział, gdzie czytamy o zgromadzenie, które jest chwałą przyobleczone. Albo objawienie 5, kiedy wierzący się skłaniają przed barankiem. Jakież obietnice my mamy? Gott kann nie seine Verheißungen auflösen. A Bóg nigdy tych obietnic nie wycofa. Darin ist wahre Lebenserfüllung zu finden. Indem man in Gottseligkeit sich auf die Verheißung Gottes stützt. I właśnie, kiedy jesteśmy pobożnymi, to my się wtedy na tych obietnicach opieramy, wierzymy im. Deshalb sagt er dann in Vers 4 auch, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Dlatego czytamy, że Słowo Boże jest pewne i wszelkiego przyjęcia godne. Da waren vorher Betrüger. Wcześniej mieliśmy kłamców. Da waren dämonische Mächte, die Wahrheit lächerlich machen wollten. Mieliśmy też i moce demoniczne, które chciały wyśmiać tę naukę słowa. Aber gerade in Timotheusbriefen haben wir immer wieder diese Sache ist gewiss. Ale jednak w liście do Tymoteusza bardzo często powtarza się te słowa, ta mowa jest prawdziwa. Es ist absolut zuverlässig. Jest ona godna przyjęcia w całej pełni. Und weil es absolut zuverlässig ist, dürfen wir es annehmen.
A więc jeśli ona taka jest, to powinniśmy ją przyjąć. Und da sollten wir nichts ausschließen. I powinniśmy nie zostawić jej, sondern alles, was Gott uns sagt, annehmen. Ale wszystko, co Bóg nam mówi, przyjmować. Vers 10, wiersz 10, da sagt er, dass wir dafür arbeiten. Mówi nam o tym, że my dlatego, dla tej sprawy się trudzimy. Dass wir Gott selig leben. Abyśmy żyli właśnie w ten sposób, pobożnie. Indem wir uns auf die Verheißungen Gottes stützen und das weitersagen. I kiedy, wtedy, kiedy wierzymy w te obietnice i podajemy je innym dalej. Arbeit hat mit Mühe verbunden. Ist mit Mühe verbunden. Praca zawsze jest związana z wysiłkiem, z trudem. Wie hat Paulus gearbeitet? A jak Paweł pracował? Ich nehme keine Rücksicht auf mein Leben als Steuer für mich selbst. On mówi, że ja nie biorę żadnego względu na moje życie. Paulus stellt sich hier auch als Beispiel vor. I Paweł może się tutaj postawić jako przykład. Paulus sagt Timotheus, dafür arbeiten wir doch. Mówi Tymoteuszowi, właśnie dlatego się trudzimy. Er will ihn ermutigen, motivieren. On chce go zachęcić, zmotywować. Und das möchte der Geist Gottes auch bei uns. I również Duch Boży pragnie uczynić to z nami. Im Hinblick auf unseren Beruf müssen wir das auch einsetzen. My również musimy się musimy pracować na ziemi będąc. Da müssen wir arbeiten. Musimy pracować. Gott hat gesagt in 1. Mose 3, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. W pierwszej Księdze Mojżesza czytamy, że w pocie czoła będziesz pracował na swój chleb. Das ist die Aufgabe, die Gott dem Menschen gegeben hat. To jest zadanie, które Bóg dał człowiekowi. Wenn sie auch ursprünglich nicht diesen Charakter hatte. I to właśnie tak zostało. Arbeit ist ein Segen. A więc praca jest związana z pewnym błogosławieństwem. Aber wie viel mehr diese Arbeit, die auf Gott direkt ausgerichtet ist. Ale o ile bardziej ta praca, którą Bóg dał. Aber die Arbeit wird auch von anderen gesehen und wahrgenommen. Ale ta praca jest również widziana przez innych. Und dann wirst du geschmäht. I będziesz. Wenn wir so arbeiten, dann werden wir geschmäht, dann werden wir lächerlich gemacht. Kiedy właśnie tak pracujemy, to będziemy niestety, ale wyśmiani i zhańbieni. Izaja 50, vielleicht von dem Herrn mal eine Stelle lesen. Może przeczytamy jedno miejsce z Izajasza 50 rozdział. Grzbiet nadstawiałem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Moje twarze nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. Widzimy, że on przyjął tę hańbę na siebie. On był panem chwały. A jednak wziął na siebie wszelką hańbę. Apostelgeschichte 5 freut sich die Jünger, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen des Herrn Schmach zu leiden. A Dzieje Apostolskie 5 rozdział mówią nam o tym, że uczniowie Pana cieszyli się z tego, że mogli nieść, cierpieć dla Jego imienia. Der Dienst für den Herrn wird immer Schmach nach sich ziehen. Służba dla Pana zawsze i pokrywa się, łączy się z hańbą. Man kann was anderes machen. Można też czynić inaczej. To wir nicht mehr verlieren sein. Wtedy wiele stracimy. Für eine kurze Zeit werden wir einen Erfolg haben. Na krótki czas możemy mieć wtedy sukces. Aber letztendlich werden wir alle verlieren. Ale w końcu wszystko stracimy. Aber dazu gehörte Paulus und seine Mitarbeiter nicht. Ale tak właśnie nie postępował Paweł i jego współpracownicy. Sie haben das zutiefst empfunden, dass sie geschmäht wurden. Oni to wszystko przyjęli i tą hańbę, która na nich spadła. Aber sie gucken nicht nur auf die Leute, die sie schmähten. Ale oni nie patrzyli tylko na tych ludzi, którzy ich hańbili czy wyśmiewali. Das sollten wir auch nicht nur gucken. I my też nie musimy na nich patrzeć. Sondern guckt er hin? Na kogo oni patrzyli? Er guckt auf den lebendigen Gott. Oni patrzyli na Boga żywego. Ja, mein lebendigen Gott. My mamy Boga żywego. Durch sein lebendiges Wort. Przez jego żywe słowo. Redet er lebendig? Mówi on żywe słowo. In unsere Umstände hinein. W
i kieruje je w nasze okoliczności. My możemy go przeżywać, my powinniśmy go przeżywać w tych okolicznościach naszych trudnych. Paulus motywuje Tymoteusza, indem er sagt, wir gucken auf den lebendigen Gott. Paweł motywuje Tymoteusza, mówiąc mu, my patrzymy na żywego Boga. Wir hoffen auf ihn. My mamy, pokładamy w nim nadzieję. Unser Blick ist zukunftsorientiert. Nasze spojrzenie skierowane jest w przyszłość. Wir wissen, dass diese Verheißung ihre Erfüllung finden werden. I my wiemy, że te obietnice w końcu kiedyś się spełnią. Dieser Gott ist ein Erhalter aller Menschen. Ten Bóg jest z tym, który podtrzyma wszystkich ludzi. Apostelgeschichte 4:17 ist ein Beweis dafür. W dziejach apostolskich czytamy o tym w pewnych rozdziałach. Gott möchte alle Menschen segnen. Jestem. Bóg chce wszystkich ludzi błogosławić. Er füllt ihre Herzen mit Fröhlichkeit. On wypełniać chce ludzi i wypełnia weselem. Indem er allen die nötige Nahrung gibt. Przez to między innymi, że on daje wszystkim ludziom pożywienie. Und auch allen die Segnung der Erde gibt. I on też daje wszystkim ludziom błogosławieństwa tej ziemi. Denn dadurch wird auch die Menschheit erhalten. Iż przez to ludzkość w ogóle jest zachowywana. Und jetzt kommt dieser schöne Zusatz in Vers 10, besonders der Gläubigen. A teraz jeszcze jest ten piękny dodatek na końcu tego wiersza 10, zwłaszcza wierzącym on coś daruje. Er erhält dich ganz gleich, wie sehr du geschmäht wirst. On cię zachowuje, chociaż jesteś tak wyśmiewany i hańbiony. Keine größere Fürsorge hat Gott als uns gegenüber den Glaubenden. Gdyż żadnej większej troski nie ma Bóg nad nikim, jak nad nami wierzącymi. Wir können auch sagen, diese Verse 6 bis 10. Możemy powiedzieć, że te wiersze od 6 do 10 vermitteln uns die Sicherheit, dass wir uns auf Gottes Wort stützen. Mówią, upewniają nas w tym, że powinniśmy się oprzeć na Słowie Bożym. Und somit nicht auf Fabeln angewiesen sind. I nie dać się zwieść przez różne baśnie i babskie gadanie. In Vers 12 unterstreicht er den Gedanken des Lehrens. W wierszu 12 on jeszcze raz podkreśla tą naukę. In Vers 6 hat er gesagt, wenn du dies den Brüdern vorstellst. W wierszu 6 czytaliśmy, że gdy będziesz tego nauczał. Und indem er jetzt in Vers 12 sagt, ich gebiete. A teraz w tym wierszu 12 czytamy, ja ci polecam. Kriegt das ein noch größeres Gewicht. Jeszcze większą rzecz czyń. Albo to jest to wiersz o większej, słowa większej wagi. Timotheus ist es dir nicht freigestellt. Timoteusz, sondern eine zwingende Aufforderung, das weiter zu sagen. On miał właściwie się jakby zmusić do tego, żeby to dalej mówić. Du musst den Geschwistern deutlich machen, dass sie dieser Anordnung gehorsam gegenüber zeigen müssen. Musisz im mówić, żeby oni byli posłuszni temu wszystkiemu, co ja mówiłem. Um dann in Gottseligkeit leben zu können. Aby żyć w pobożności. Sollte aber nicht nur gebieten, sondern auch lehren. To chodzi o wiersz 11. Nie powinien tego tylko głosić, ale i nauczać. Das heißt, in dem Zusammenhang die Dinge darstellen. Ale to właściwie jest jedno z drugim powiązane. Wie wir jetzt den Bibeltext systematisch versuchen durchzugehen. Jak to właściwie jest w Biblii? Te słowa są tak bardzo systematycznie poukładane. So sollte auch Timotheus das systematisch weiterleiten. I tak jak to jest poukładane, tak to powinien Tymoteusz dalej podawać. Welch ein herrlicher Ernst legt sich darauf unsere Herzen. Jaka święta powaga leży w tym wszystkim, co czytamy, o czym mówimy. Dann heißt es, niemand verachte deine Jugend. Dalej czytamy, niech cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku. Jest to ein eigenartiger Vers, oder? Jest to wiersz szczególnego rodzaju, albo... Muss er das nicht den anderen sagen? Czy nie musiał on tego powiedzieć innym? Nie powinien był tego powiedzieć innym? Aber sagt es hier Timotheus. On jednak te słowa kieruje do Tymoteusza. Auch dieser Vers ist wieder ein Hinweis darauf, wie jung Timotheus damals gewesen sein muss. Ten wiersz jest również potwierdzeniem tego, że Tymoteusz był młodym
człowiekiem. Deshalb nochmal eine Ermutigung an alle jungen Freunde hier, sich für die Sache des Herrn zur Verfügung zu stellen. Dlatego też i niech to będzie zachętą dla wszystkich młodych, którzy to są, tu są, aby stanęli Panu do dyspozycji. Lese da mal aus 1. Korinther 16. Przeczytamy do tego wiersz z pierwszego listu do Koryntian, 16 wiersz. 16 rozdział. Da finden wir nämlich, dass Paulus das den Korinthern sagt, dass sie Timotheus in der rechten Weise empfangen sollten. Jest tutaj też uwaga dotycząca Tymoteusza, jak, w jaki sposób mieliby go przyjąć. Wir lesen mal 1. Korinther 16, Vers 11. Czytamy wiersz 11, Vers 10 też. A gdyby przybył Tymoteusz, baczcie, żeby bez bojaźni przebywał u was, bo dzieło pańskie sprawuje jak i ja. Niech go więc nikt nie lekceważy, a wyprawcie go w drogę w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. Also, a więc Koryntianie byli napomnieni, aby go w odpowiedni sposób przyjąć. I chociaż on był młodym mężem, aber um seine Aufgabe willen sollte er in der rechten Weise aufgenommen werden. Ale ze względu na to, że on zadania w odpowiedni sposób wypełnia, powinni go oni przyjąć. Aber hier bei uns in 1. Timotheus 4. Ale w tym miejscu, które teraz rozważamy, 1 Tymoteusza 4, ist die Zielrichtung Timotheus selbst. Jest tutaj, te słowa są w pierwszej kolejności skierowane do niego. Er sollte nichts tun, was ihn verächtlich macht. On nie powinien niczego czynić, co by spowodowało, żeby ktoś mógł nim gardzić, lekceważyć. Das eigene Verhalten ist ihm maßgebend. A więc tutaj to jego własne postępowanie było tą rzeczą najważniejszą. Das erklärt er, sondern sei ein Vorbild der Gläubigen. Ale dalej on wyjaśnia, ale bądź dla wierzących przykładem. Wir sind alle Vorbilder zum Guten oder zum Schlechten. My zawsze jesteśmy przykładem dobrym albo złym. Die Kinder haben sehr feine Antennen. Antenne. Antennen. Ci dzieci nasze mają bardzo dobre anteny. Sie merken sehr schnell, welche atmosphärischen Störungen da sind. Dzieci bardzo szybko potrafią zauważyć, jaka atmosfera towarzyszy nam. Sie wissen ganz genau, ob ich mich als Vater für eine Sache interessiere oder nicht. One dokładnie zauważają, czy jaka sprawa nas interesuje albo nie. Timotheus sollte jetzt ein Vorbild sein. Tymoteusz miał być więc wzorem. Erste Thessalonicher Brief zeigt, dass diese junge Versammlung schon Vorbild geworden war. Czytamy o pierwszym liście do Thessaloniczan o tym zborze, że ten zbór był przykładem. Paulus kann ihm das schöne Zeugnis aufstellen. Paweł mógł im wystawić piękne świadectwo. Ein Vorbild zum Guten. Świadectwo, przykład, oni byli przykładem ku dobremu. Timotheus sollte ein Vorbild der Gläubigen sein. A więc Tymoteusz miał być przykładem dla wierzących. Erstens im Wort. Pierwsze w słowie. Wir haben ja gesehen, Kapitel 1 zeigt er, dass er einen Lehrauftrag hat. A więc ten pierwszy rozdział mówi nam, że on miał ten zadanie nauczania. Nauczanie. Deshalb wird wahrscheinlich hier zunächst das Wort genannt. A więc dlatego też i na pewno tutaj jest napisane najpierw o słowie. Aber gleich anschließend der Wandel. Ale później jest napisane w postępowaniu. Das, was wir sagen, was wir, wie wir uns verhalten, das muss im Einklang sein. To, co my mówimy, powinno też być i widoczne w naszym chodzeniu. Dann kommt die Liebe als Beweggrund. Potem czytamy o miłości, która jest tą, tym podłożem naszego postępowania. Kapitel 1 hatte er gesagt, als Endziel Liebe aus reinem Herzen. Czytaliśmy w tym pierwszym rozdziale o miłości, która płynie z czystego serca. Dann der nächste Punkt im Glauben. Dalej czytamy w wierze, indem wir alles, was wir nicht sehen können, aber Gott uns zeigt, glauben. Aby to wszystko, co, czego nie widzimy, a Bóg nam pokazuje, abyśmy w to wierzyli.
Das Unsichtbare glauben wir wie auch das Zukünftige. A więc ta niewidoczna wiara będzie przecież kiedyś w przyszłości rzeczywistością. Eine weitere Tugend ist die Keuschheit oder Reinheit. Tą następną cnotą jest ta czystość. Da müssen reine Beweggründe da sein. Muszą też być w tym wszystkim czyste pobudki. Da müssen wir allem entgegenwirken, was dieser Reinheit entgegenwirkt. Musimy też i wyjść naprzeciw temu wszystkiemu, co jest powiązane z czystością. Wir verhalten uns anders als die Menschen dieser Welt. A więc my postępujemy inaczej niż ludzie tego świata. Auch im Hinblick auf das andere Geschlecht. Również jeśli chodzi o płeć przeciwną. Im Hinblick auf die Kleidung. Również jeśli chodzi o ubranie, ubiór. Ja, wir haben eine hohe Berufung. My mamy bardzo wielkie powołanie. Und deshalb ist unser Verhalten anders. Dlatego nasze postępowanie też jest inne. Vers 13 ist nochmal ein Hinweis auf den mündlichen Dienst. Jeszcze raz w 13 wierszu jest, znajdujemy wskazówkę na tę służbę głoszenia. Paulus war ja entfernt, wollte noch zu Timotheus kommen. Paweł był nieobecny i miał przyjść do niego. Halte an. I mówi, pilnuj. Mach weiter. Czyń dalej. Lass dich nicht entmutigen. Nie da się zniechęcić. Rezygnuj nicht. Nie rezygnuj. Wenn auch vielleicht der Widerstand wächst. Może wzrastają sprzeciwy. Halte weiter daran fest. Pilnuj mocno tego, co masz. Mit dem Vorlesen. Czytając. Immer wieder Gottes Wort lesen. Czytając ciągle na nowo Słowo Boże. Mit dem Ermahnen. W napominaniu. Die Lehre des Wortes Gottes. W nauce Słowa Bożego. Auf das Herz legen. To nauki Słowa Bożego bardzo poważnie przedkładaj przed serca. Mit dem Lehren. Z nauką. Stelle immer wieder die Zusammenhänge des Wortes Gottes vor. Cały czas przedkładaj tą zdrową naukę Słowa Bożego. Und sagt in Vers 14, dass er nicht die Gnadengabe vernachlässigen soll. Dalej w wierszu 14 mówi o tym, żeby nie zaniedbał tego daru łaski, który mu został dany. Das ist eine Gnadengabe. To jest dar łaski. Eine Gabe ist immer etwas, was mir gegeben wird. Dar jest zawsze czymś, co zostało mi podarowane. Darf ich also nichts erarbeitet. A więc ja nad tym nie pracowałem. Das ist also ein reines Geschenk. Jest to czysty podarunek. Das wird unterstrichen durch die Gnade, die davor gesetzt wird. To właśnie podkreśla, że jest to dane nam z łaski. Die Liebe Gottes hat mir etwas gegeben, wo bei mir überhaupt kein Anlass zu war. Miłość Boża coś mi podarowała, czego nie miałem do tej pory. Timotheus hatte die Gnadengabe nach Epheser 4. Miał Tymoteusz dar łaski według opisany w Efezjan 4. Wir kennen die Gnadengabe zum Beispiel des Evangelisten. My tam czytamy o darze łaski, jako że ktoś otrzymuje dar ewangelisty, des Hirten und Lehrers. Pasterza i nauczyciela. Wir freuen uns, dass bis heute der Herr diese Gnadengabe gegeben hat. I cieszymy się, że Pan do dzisiejszego dnia te dary daruje. Welch eine Freude ist das, wenn der Evangelist das Evangelium verkündigt. Jaka radość jest, jeśli słyszymy ewangelisty głoszącego Ewangelię. Und Menschen auf den Ernst der Ewigkeit aufmerksam gemacht werden, aber auch auf die Rettergnade. I mówi się poważnie o, kieruje się myśl ludzi na wieczność. Mówi się o tym im. Wie konnte er sie anfachen? On miał to rozniecać. Indem er sie immer wieder praktizierte. W ten sposób, że miał praktycznie tę służbę wykonywać, ten dar wykonywać. Eine Gnadengabe wird vom Herrn geschenkt und dann musste sich im Dienst auch entwickeln. A więc dar, który został dany jako podarunek, powinien się rozwijać. Paulus sagt mit einem Wort, resigniere nicht, sondern nutz das, was der Herr dir gegeben hat. A więc ogólnie mówiąc, Paweł mówi do niego, nie rezygnuj z tego, co otrzymałeś, tylko sprawuj ten, wykonuj ten dar. Auch wenn wir vielleicht keine Gnadengabe nach Epheser 4 haben. Chociaż może nie mamy takiego daru łaski opisanego w Efezjan 4. So hat der Herr doch jedem, jeder Schwester und jedem Bruder etwas gegeben zum Wohle des Ganzen.
Ale jednak Bóg podarował zarówno mężczyznom, jak i kobietom coś, co może być wykorzystane dla nas wszystkich. Mit Auflegen der Hände der Ältestenschaft. Przez włożenie rąk starszych, albo z włożeniem rąk starszych. Möchte an diesem Punkt nur einen Grundsatz eben aufzeigen. Chciałbym jedną zasadę powiedzieć odnośnie tego miejsca. Der Herr macht dem Diener deutlich, was ihm gegeben hat. Bóg daje, czy pokazuje wyraźnie słudze to, co jemu dał. Und durch das Ausüben dieser Gabe wird auch anderen deutlich, dass dieser Bruder eine Gabe bekommen hat. Ale innym również też jest to jasne, że ten ktoś otrzymał jakiś dar. Und dann dürfen wir uns mit unserem Herzen mit diesem Bruder eins machen. A więc możemy z naszymi sercami zjednać się z tym bratem, który otrzymał ten dar łaski. Daran hat er die Freude. I wtedy Pan ma w tym radość. Auf der einen Seite eine persönliche Sache, auf der anderen Seite eine gemeinsame Sache. Z jednej strony jest to bardzo osobista sprawa, ale z drugiej strony jest to wspólna sprawa. Noch einmal appelliert er, indem er sagt, bedenke dies sorgfältig, liebe Leben. Jeszcze raz mówi o tym. O to się troszcz i w tym trwaj. Bedenke das heißt, denk nach. A więc myśl o tym znaczy ciągle zachowuj to w myślach. Timoteusz war auch in der Gefahr, zu wenig nachzudenken über die Gedanken Gottes. Tymoteusz też miał takie niebezpieczeństwo, aby nie myśleć o tym, nie myśleć. Und wir sind auch in Gefahr, zu wenig nachzudenken über das Wort Gottes. Też mamy takie, w nas też jest takie niebezpieczeństwo. Aber jetzt kommt der zweite Punkt, lebe da drin. Ale drugi punkt to jest, żyj według tego. Praktyziere das. Czyń to praktycznie. Du musst es nicht nur mit dem Kopf aufnehmen. Nie tylko, że my przyjmujemy coś do naszej głowy, sondern das muss in dir eine Dynamik entwickeln, dass du auch ein Verhalten hast, was dementsprechend dann ist. A więc, ale to musi się potem w łasce przerobić, żeby to można było praktycznie wykonać. Denn damit deine Fortschritte allen offenbar werden. Aby postępy twoje były widoczne, objawione. Hat es da hier mit Selbstverwirklichung zu tun? Hat dieser Begriff etwas mit Selbstverwirklichung zu tun? Czy to wyrażenie ma coś wspólnego z tym modnym słowem dzisiejszym samourzeczywistnianie, jakim jest samourzeczywistnianie? Nein, im Gegenteil. W żadnym wypadku, wręcz przeciwnie. Wenn er das überlegen würde und umsetzen würde, dann würde immer mehr der Jesus in seinem Leben Gestalt gewinnen. Jeśli coś takiego się urzeczywistnia, jak tutaj czytamy w końcówce 5 wiersza, to zawsze jest Jezus widoczny w tej sprawie. Dann würde deutlich werden, dass da wirklich die Gottseligkeit vorhanden ist. I wtedy widzi się wyraźnie to, że jest to związane z pobożnością. Vers 16, habe Acht auf dich selbst. 16 wiersz, pilnuj samego siebie. Vielleicht sind wir alle in Gefahr, auf andere mehr zu achten als auf uns selbst. Może my wszyscy jesteśmy, i na pewno tak jest, zdolni do tego, żeby bardziej pilnować drugich niż samych siebie. Paulus sagt den Ältesten nach Apostelgeschichte 20 genauso. Apostoł Paweł w Dziejach Apostolskich 20 mówi, baczcie najpierw na samych siebie, kiedy mówi o tych starszych. Manchmal unwissen über uns selbst. Niestety, niekiedy mówimy całkiem odwrotnie. Der zweite Punkt, habe Acht auf die Lehre. Drugi punkt to jest pilnuj również nauki. Die Lehre ist auch da, warum muss man darauf achten? Nauka jest zawsze, tylko trzeba na nią zważać. Dass die Lehre weitergesagt wird. To, żeby nauka była podawana dalej. Und dass die Lehre verwirklicht wird. I to, żeby nauka była urzeczywistniana. Dann wird an eine Beständigkeit erinnert, beharre in diesen Dingen. Później jest Słowo Boże zwraca nam uwagę na tym, żeby to było trwałe, trwaj w tym. Und dann wird das herrliche Ergebnis vorgestellt. A później czytamy o chwalebnym skutku tego wszystkiego. Denn wenn du dieses tust, wirst du sowohl dich selbst erretten, als auch die, die dich hören. Gdyż czyniąc to, samego siebie uratujesz i tych, którzy cię słuchają. Tu u nas jest mowa zbawienie. Zbawisz. War Timoteusz errettet? Był Tymoteusz uratowany? Natürlich war Timoteusz errettet. Oczywiście, jeśli chodzi o zbawienie, to tak. Warum schreibt Paulus dazu? Dlaczego Paweł teraz w taki sposób do niego pisze?
Offensichtlich gibt es ja nicht nur eine Seelenerrettung. Oczywiście, że nie chodzi tutaj o ratunek duszy, sondern auch eine Rettung aus den Umständen heraus. Chodzi o to, żeby być uratowanym w tych okolicznościach, w których się człowiek znajduje. Indem wir resignieren. Tym, żeby on nie zrezygnował. Erretten wir uns nicht. Erretten wir uns nicht. My się sami nie wyratujemy z tego. Sondern dann bricht unser Glaubensleben zusammen. I wtedy może się zdarzyć, że jeśli tak jest, że nasza wiara się przewróci. Wir leiden Schiffbruch. My przeżyjemy, jeśli nie będziemy trwać, jak się to mówi? Rozbicie okrętu, tak? Rozbicie okrętu. Unser Leben hat kein Zeugnischarakter mehr. I wtedy jego życie, Tymoteusza, gdyby tak się stało, nie miałoby już żadnego świadectwa. Wir sind unbrauchbar für den Herrn. My byśmy byli nieużyteczni dla Pana. Nein, aber wenn er das Wort festhalten würde. Ale jeśli trzymamy mocno się słowa, dann würde er sich selbst erretten. To on się sam wyratuje. Timotheus, es ist deine Verantwortung. Tymoteuszu, to jest twoja odpowiedzialność. Der Herr will dich erretten, immer. Pan cię zawsze chce wyratować. Aber da gibt's eine zweite Seite. Ale również z tym związana jest druga strona. Da bist du zu 100% verantwortlich. I za to jesteś odpowiedzialny w 100%. Das ist bei uns genauso. I u nas, z nami jest tak samo. Du wirst dich erretten. Ty będziesz wyratowany. Das ist eine wunderbare Verheißung. To jest, jest to cudowna obietnica. Nicht nur eine Warnung. Nie tylko ostrzeżenie. Sondern vielmehr eine Verheißung. Ale jest to znowu obietnica. Die Umstände kommen, wie sie werden. I okoliczności mogą być różnorodne. Du wirst errettet werden. Du wirst die Zusicherung Gottes erleben. Będziesz wyratowany z tych trudnych sytuacji.